Trenerze, dzisiaj byliśmy blisko zwycięstwa, ale gospodarze w końcówce wyrównali. Jak trener oceni to spotkanie? Myślę, że my byliśmy bardzo blisko zrealizowania naszego planu, czyli zagrania na zero z tyłu i zadania tego decydującego ciosu. Nam się to układało, można powiedzieć, przez bardzo długi czas, bo i nie traciliśmy bramki i zdobyliśmy w pewnym momencie tą decydującą bramkę dla nas. Natomiast piłka tak wygląda, że jeżeli drużyna za wszelką cenę pragnie zwycięstwa, to już w końcówce rzuca wszystkie siły do ataku. My musieliśmy się bronić i gospodarze oddali jeden strzał. Może za dużo, tak, bo w tym momencie tam nie pojawił się zawodnik, który mógłby to zablokować i można powiedzieć, że udało im się zabrać nam dwa punkty w tym meczu. Dzisiaj zaczęliśmy na boisku Evansa Frimponga, na pewno to jest wzmocnienie. Tak, jeżeli będziemy go oceniać po tym spotkaniu, to na pewno. No ja mogę sobie życzyć, żeby tylko w następnych spotkaniach prezentował się podobnie, a my tutaj i ja zrobię wszystko, żeby zrobić z jego umiejętności odpowiedni pożytek dla drużyny. Teraz Unia Solec Kujawski, później Kotwica Kołobrzeg. Te spotkania można na pewno wygrać. Tak, myślę, że jeżeli będziemy się prezentowali podobnie jak dzisiaj, nie będzie jakichś większych osłabień, które, bo trzeba wspomnieć jednak, że co tydzień nam ktoś wypada. Myślę, że możemy, jeżeli odniesiemy zwycięstwo za tydzień, to w dobrych nastrojach myślę, że możemy wygrać z każdym przeciwnikiem.